Was serdecznie. Słuchajcie, nie było mnie jedną niedzielę. Jedną, drugą byliśmy już po uwielbieniu, także półtorej niedzieli. Wiecie, to jest niesamowity brak. Ja nie umiem bez tego. Bez relacji z Wami, bez Waszych uśmiechów, bez rozmów, bez uwielbienia, bez Bożego Słowa. To jest niemożliwe. Życie bez tego to kiepska sprawa. Cieszę się, że dzisiaj mogę być znowu z Wami i że Wy jesteście i że Bóg jest dobry, że dał nam siłę, chęć, że nas wyrwał z naszego życia, które było mocno kiepskie. Nawet jak dobrze wyglądało, to bez Niego i tak było kiepskie. Więc wracamy do tematu Bożej woli. Było chwilę przerwy tej Bożej woli w tym nauczaniu, ale myślę, że wracamy do tego i znaczy na pewno wracamy i chciałbym dzisiaj kontynuować temat modlitwy. Ostatnio, kiedy mówiłem o modlitwie i mówiłem, że będę o tym mówił dalej. I wiecie, że Bożą wolą jest to, abyśmy się modlili. I chciałbym to dzisiaj bardzo, bardzo mocno poruszyć i mam dla Was nowe rzeczy. Myślę, że Bóg jest niesamowity i nic nie dzieje się z przypadku. Boże Królestwo nie ma przypadków. No, ludzie w świecie mają pecha albo szczęście. Czy coś się uda, albo nie uda. W Bożym Królestwie wszystko jest pewne. Tak jak Piotr przed chwilą mówił, że jego fitość jest taka, że będziemy się musieć głowić, jak to wydać. Tak nie wydamy. I to w temacie zdrowia, finansów, relacji, w każdym temacie. To jest tylko kwestia, czy my w to wejdziemy, czy nie. Nic więcej. Bóg jest tak dobry. Ale o co tak naprawdę chodzi w modlitwie? Bo jest takie powiedzenie światowe, ale ono jest takie bardzo prawdziwe. Jak trwoga, to do Boga. Wiecie, w okopie nie ma niewierzących. Wtedy wszyscy mówią Boże, chociaż nie wiedzą, kim, często nie znają Go w ogóle. Ale szczerze serca mówią, Boże, jak jesteś. To jest ich najlepsza modlitwa w życiu. Być może to jest najlepsza ich chwila w życiu, bo się pierwszy raz zwrócili do Boga. Ale czy modlitwa to miejsce, które ma się dziać tylko wtedy, kiedy jest presja? Wiecie, kiedy człowiek się nawraca, jest najbardziej gorliwy. I często zastanawiałem się, czemu tak jest, że człowiek, czy nie mówię, że tylko wtedy jest gorliwy, ale to jest taka gorliwość, taka jeden do jednego. Nie ma niejasności. I często Boga pytałem i sam się zastanawiałem i w słowie szukałem odpowiedzi. I dzisiaj rano dostałem tę odpowiedź. Miałem wczoraj dwa tematy nauczania i jak zwykle próbowałem sobie wymyślić swój temat, bo wiecie, człowiek ma jakieś tam swoje zapędy, jak zawsze, ale skoro mam dwa, to poczekam, aż Duch Święty pokaże mi który. I jak zwykle wstałem się rano, było po piątej. Pierwszy raz położyłem się, wstałem przed szóstą, otworzyłem Biblię i już wiedziałem, co będę mówił. I tak naprawdę Bóg pokazał mi taką rzecz. Z czego wynika ta gorliwość? Bo wiecie, kiedy przechodzimy z tamtego świata do nowego królestwa, pierwszy raz doświadczamy Bożego pokoju. Takiego namacalnego, fizycznego. Wiemy, że On jest. Że On jest. Kiedy widzimy wokół nas znaki i cuda, bo coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło, przyszła odpowiedź, wiesz, ktoś mi powiedział słowo, ktoś się o mnie pomodlił, Bóg zadziałał, to wtedy ta gorliwość jest taka wielka. A potem z czasem przyzwyczajamy się do tego, że Bóg działa, do tego, że On jest dobry. I wiecie, gdyby to przyzwyczajenie było nie tylko przyzwyczajeniem w temacie tego, że On jest dobry, ale też, żebyśmy się przyzwyczaili do naszej gorliwości. Ale tak z reguły nie jest. Bo im bardziej widzimy, że Bóg działa, tym bardziej stygnie nasza gorliwość. Ktoś powie, że nieprawda. Prawda. Może być jeszcze druga forma. Tym bardziej nasza gorliwość staje się religijna. Taka uczynkowa. I możecie powiedzieć, nie, tak nie jest. To zapytam ci się, kiedy ostatnio byłeś potępiony, jak sobie uświadomiłeś, że nie modliłeś się dwa dni albo nie czytałeś Biblii, bo coś się wydarzyło? Kiedy ostatnio byłeś potępiony?
albo coś się wydarzyło w twojej rodzinie, mówi, o, powinien coś zrobić, może mógłbym się modlić, albo nie mógłbym tego robić. Religia, legalizm, własny, osobisty. Więc dzisiaj Małgosia to dobrze powiedziała. To są dwa rowy tej samej drogi. Ale co zrobić, żeby naprawdę być gorącym dla Boga? Co zrobić? Wiecie, to dotyczy każdego z nas, to dotyczy mnie. Mam pracę zawodową, mam inne rzeczy, dzieje się wiele rzeczy i to pochłania mnie, zajmuje mi czas, zajmuje mi myślenie. Jestem odpowiedzialny w mojej pracy za ludzi, jestem odpowiedzialny za wiele rzeczy. Jestem odpowiedzialny, żeby wywiązać się z tych rzeczy. I to cały czas jest walka, ale nie w sensie walki takiej, że wiesz, tylko walka tutaj. Co zrobić, jak zrobić i co zrobić, żeby być cały czas gorącym. Żeby być cały czas takim jak pierwszego dnia, jak drugiego dnia, takim naiwnym. Ja jak nawróciłem się, to wszystkim mówiłem o Ewangelii. Wszystkim. Po prostu, wiesz, do dzisiaj pewne osoby ze mną nie rozmawiają. Bo myśleli, że zwariowałem. Bo to było absurdem, co robiłem. Bo ja chciałem każdemu powiedzieć, jak dobry jest Bóg, bo doświadczyłem tego. Ale nie umiałem tego zrobić, nie robiłem tego ani do końca w miłości, a bardziej w wiedzy i w chęci. I uważałem, że każdy powinien to wziąć, bo każdy to powinien zobaczyć. A tak nie jest. Bo każdy jest w jakimś innym miejscu. Więc do dzisiaj pewnie ludzie niechętnie z mną rozmawiają, albo są bardzo uważni, jak z mną rozmawiają, bo się obawiają, że zaatakuje ich Ewangelium. Bóg jest dobry, nauczył mnie tego, że to wygląda inaczej. Że to wszystko dzieje się przez miłość, a nie przez moją mądrość i moje chęci. Ale co zrobić, żeby być tak gorliwym? Tak w miłości, nie? Wiecie, Biblia, nawróć się, no nie? Co zrobić? Co zrobić, żeby mieć cały czas taką relację z naszym Ojcem? Co zrobić, żeby cały czas słyszeć Ducha Świętego? Jak to zrobić? Jak zadziałać? I znowu, to nie chodzi o uczynki, bo możemy się, wiecie, więcej modlić, więcej czytać, więcej, nie wiem, możemy sobie wymyślić codziennie nabożeństwo. Ale czy to jest klucz? Oczywiście, będziemy więcej słowa słyszeć, będzie się odnawiało nasz umysł, będziemy myśleć więcej słowa, to wszystko jest dobre. Ale jest jeszcze taka rzecz, która nazywa się osobistą relacją z Bogiem. I tego nie zastąpi ani więcej czytania, ani więcej nabożeństw, ani więcej dobrych uczynków. To tak nie działa. Możecie być zgorszeni. Jak to? No tak. Wiecie, gdybyście mieli bliską osobę, którą znacie i czytalibyście tylko listy od niej, a nie rozmawialibyście z nią, to mielibyście relację? Ale nie rozmawialiście z nią, to czy mielibyście relację? Bo czasami tak to traktujemy. Czytamy tylko listy od Boga, ale tak naprawdę nie jesteśmy zainteresowani. I to nie jest potępiające, to jest otrzeźwiające. Ale czy jesteś zainteresowany naprawdę relacją? Bo jeżeli tylko czytasz ten list, to po prostu to jest, jesteś religijny. Jestem religijny, ja też. Łapię się na tym wiele razy. Że bardzo łatwo jest przeskoczyć w religijność. Że wstaję i modlę się, bo powinienem. Bóg nie jest takiej modlitwy. Dlaczego? Bo on chce przyjaciół, a nie niewolników. On nie chce modlitwy do mnie, bo ja powinienem się modlić. Bo tak trzeba. Więc czym tak naprawdę jest modlitwa? Czym tak naprawdę jest modlitwa? Wiecie, modlitwa to społeczność, to relacja, to osobiste przebywanie z Bogiem. Czy nazwiemy to w Duchu Świętym, czy z Jezusem, czy z Bogiem Ojcem, tu nie o to chodzi, ale to jest osobista relacja. To jest osobisty czas. Jeżeli chcesz, jeżeli kogoś lubisz, jeżeli masz z kimś relację, jeżeli na kimś ci zależy, jeżeli kogoś kochasz, to czy nie jest tak, że ukradniesz czas zawodowy i każdy inny, żeby spędzić z nim czas? Czy nie jest tak? To czy kradniesz czas innych elementów życia dla Boga? Czy ja kradnę czas z innych elementów mojego życia dla Boga? Czy tylko mam stałe pory religijnej postawy i mówię,
Tak, Panie, teraz jestem. Bo tak trzeba, bo powinienem. Wiecie, mam dużo zamieszania tam w różnych zawodowych rzeczach i czas skurczył mi się i było bardzo mało słowa. Ja od razu przyjdzie potępienie. Będziesz w niedzielę głosił. Pierwsze, diabeł nie śpi, on jest gotowy. Z czego będziesz głosił? Ale Duch Święty jest gotowy, żeby w tej sytuacji działać. On nie jest gorszy w tym czasie. On nie jest na mnie obrażony. Bo to nie chodzi o to, ile czasu spędzę, ale jak spędzę. Wystarczy czasami, że siodę, powiem, Boże, widzisz, w jakim miejscu jestem, znowu dałem ciała, ale wiem, że Ty jesteś, kochasz mnie. I to jest więcej warte niż dwie Ewangelie przeczytane. To jest więcej warte. Nie mówię, żeby nie czytać słowa, ale to jest więcej warte. Więc relacja z Bogiem to czas, kiedy Ty możesz siąść i z Nim porozmawiać. To jest czas, kiedy możesz Mu powiedzieć o wszystkich swoich troskach. Chociaż On je i tak zna, ale my potrzebujemy, żeby się wygadać. Więc Bóg jest cierpliwy, naprawdę, On nie ma z tym problemu. Aczkolwiek czasami opowiadając Mu te rzeczy, to mówimy rzeczy, które nie są Boże, bo mówimy o wszystkich działach diabła, a to nie jest niczemu potrzebne. Ale Bóg z tym też problemu nie ma. Ale to też jest czas, w którym powinniśmy zapytać, Boże, ale jaką Ty masz troskę? Co chciałbyś zrobić? Co chciałbyś zrobić? Co jest w Twoim sercu? Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Jego ambasadorami na ziemi. I Jego wola będzie wypełniała się przez Ciebie i przeze mnie. Przez każdego z nas. Więc kiedy już powiesz Mu o tych wszystkich swoich rzeczach trudnych, łatwych, tych dobrych, tych złych, porozmawiasz z Nim jak z dobrym przyjacielem, zapytaj się Go, Boże, co Ty chcesz, co Ty masz w sercu? Co chcesz mi pokazać? Kogo chcesz mi pokazać? Wiecie, to jest najlepsza modlitwa. Jeżeli my stajemy w miejscu, kiedy chcemy działać zgodnie z Jego sercem. Wiecie, to jest miejsce, w którym stajesz się naturalnie gorący. I to nie jest wysiłek, bo jeżeli wejdziesz w to, co Bóg chce, żebyś zrobił, to On daje zaspokojenie i zaopatrzenie do tej rzeczy. Więc się nie zmagasz, to nie jest trudne. Ja nie mówię, że nie będzie przeciwności. Ale to nie jest trudne. Zawsze jest odpowiedź. Zawsze jest odpowiedź. Ostatnio takie świadectwo usłyszałem, że osoba miała stary dom, bardzo stary dom i to był kłopot. Chciała go wyremontować, nie bardzo miała pieniądze i zmagała się z nim ileś czasu. Aż wierząca osoba, aż w końcu się umęczyła. Umęczyła to było w latach. I powiedziała, Boże, pokaż mi rozwiązanie. Ogłoszenie wisiało już x czasu. Nikt nie chciał tego kupić, ruina. No wiesz, jest podrewniany, sztachety jeszcze. Jest tak no, mocno to było trudne do sprania. I przychodzi kobieta, która mówi, przyjeżdża z nią na miejsce, mówi totalny bałagan, tam było niesprzątane ileś lat, bo tam wiecie, wszystko się składało, no bo jak się nie używa, to wiecie, to zawsze robi się z tego schowek od razu, nie? Ona mówi, biorę to. Wiecie, ta osoba mówi, ale niech się pani zastanowi, bo wie pani, to jest, ale ja to biorę, ale mówi pani, bo tu jest remont, tu to, ale ja to biorę. Zaczęła odradzać tej osobie. Wiecie, Bóg jest nieprawdopodobnie dobry. Wiecie, jak to się skończyło? Skończyło się w taki sposób, że ta kobieta zamieniła, to jest sprzed miesiąca sprawa, zamieniła ten stary dom na nowe mieszkanie. Oddała trzypokojowe nowe mieszkanie za ten stary dom. Wykończony, umeblowany na wysokim standardzie. Porównanie finansów bez szans. Bóg jest dobry. Ta osoba mogła to od razu wynająć, mieć drugi dochód do życia.
Ba, to mieszkanie było, nie wiem, 500 metrów od jej domu, gdzie mieszka. Wiecie, jak Bóg zaspokaja potrzebę, jak wpuścisz Go w swoje życie, to Jego dobroć przerośnie twoje i moje wyobrażenie. Przerośnie. Tylko problem jest z tym, żebyśmy wpuścili. Żebyśmy naprawdę, szczerze, niereligijnie, nie z oczekiwaniami, nie ze świadomości, że się modlę, tylko ze świadomości, że jestem bezsilny, a tylko On to może uczynić. To jest jedyna dobra świadomość. Jeżeli mówię, Boże, dziękuję Ci, że bo się modlę, to zmuszasz Boga na podstawie swojej modlitwy. A jeżeli mówisz, Boże, nie mam pomysłu. Albo nie chcę mieć pomysłu. Nawet nie próbuję kombinować. Potrzebuję Ciebie w tej sytuacji. Jak powiedział Mojżesz, nigdzie nie pójdę, jeżeli Ty nie pójdziesz przede mną. Nigdzie nie pójdę. To była postawa człowieka, który wiedział, że bez Boga nic nie może. Nic nie może. Więc ty i ja jesteśmy władzą wykonawczą Bożego Słowa na ziemi. Mówiłem to jakiś czas temu. Ty i ja jesteśmy władzą wykonawczą. Czyli jeżeli ty staniesz i zapytasz, tato, powiedz mi, co masz, co twoje serce widzi, czym twoje serce się troska, co chcesz zrobić, do kogo mnie chcesz posłać. Co mam powiedzieć? A nie tylko posłać. Jak pokażę ci osobę, to ty już biegniesz, robisz swoje. Nie. Co chcesz, żebym mu powiedział, powiedziała? Bóg jest precyzyjny. On cię nie wysyła na szaloną misję. Idź i zrób, co chcesz. On jest precyzyjny. Dokładny, szczegółowy. Bo Jego wola jest perfekcyjna i przemyślana i zaplanowana przed założeniem świata. To nie jest zlepek zdarzeń. To jest dokładny, perfekcyjny plan, w którym uczestniczył On, Jezus Chrystus, przez krzyż i zmartwychwstanie i Duch Święty teraz. Więc modlitwa to odbieranie od Niego, co On chce czynić. Co On chce czynić? Modlitwa to możliwość wpływania na to miasto. Na twoją rodzinę, tą bliższą i dalszą, na firmę twoją, a może firmę twojego szefa, na rząd w tym mieście, na rząd w Polsce. Mamy władzę i autorytet do wpływania na te rzeczy. Ale ile razy to jest tak, że podchodzimy do rzeczy rozpacz. Nie, wiecie, no popatrzcie na ten rząd, popatrzcie na tą władzę, popatrzcie na tych ludzi, popatrzcie na tych polityków, popatrzcie na mojego szefa, popatrzcie na moją szefową, popatrzcie na, nie wiem, moich pracowników, popatrzcie na moich kolegów w szkole. Czy w tych słowach jest Biblia? Czy to jest Boży plan? A może inaczej, Boże, pokaż mi, czy w tym aspekcie chcesz mnie użyć. A powiem wam inaczej, nawet nie użyć. Boże, uczyń mnie w tym miejscu dla Ciebie użytecznym, bo Bóg musi nas przemienić, żebyśmy byli użyteczni. Najczęściej mamy swoje pomysły i potrzebujemy od Niego przemiany. Musimy Mu oddać swoje życie, podporządkować swoje ego. Podporządkować swoje ego przede wszystkim w każdym aspekcie. Czyż ja jestem gotowy? Ale idąc w to miejsce, już masz swoje wyobrażenie. To już jest moje ego. Już Bóg mówi, zrób to, a ja mówię, dobrze, Boże, już mam pomysł. To jest moje ego. To jest mojego. To jest zwykła pycha. Wywyższam się ponad jego plan, bo już mam rozwiązanie, a jeszcze go nie zapytałem. Już biegnę, już. Już moja gęba się nie zamyka. Nie o to chodzi. Modlitwa to jest czas, w którym możesz odebrać każdy krok. Boże, pokazałeś mi tą osobę, a teraz powiedz, co mam do niej powiedzieć. Bóg ci powie, zbuduj relację. Pójdź z nią na kawę. Albo spotkaj się z nią na ogrodzie, albo porozmawiaj z nią przez płot,
Albo zagadnij tą panią w tym kiosku z gazetami albo w jarzyniaku, a potem będzie mówił dalej. Jeżeli Bóg ma plan, a ma plan do każdego człowieka, to plan to znaczy, że on ma każdy kolejny krok, który się może zdarzyć. A może masz mu tylko powiedzieć 5 zdań i zostawić go, bo ty jesteś siewcą, a przyjdzie ktoś podlać. I w ogóle nie będziesz widział plonu. Dowiesz się tam, po drugiej stronie, jak będziesz. Więc nie sil się na swój pomysł. Nie powinienem się silić na swój pomysł. Czym jest modlitwa? Wiesz, to jest tak, że modlitwa ma większy wpływ niż głoszenie. Oczywiście głoszenie jest bardzo ważne, ale czasami mówimy, gdyby ktoś przychodził do kościoła, gdyby ktoś słuchał kazań, gdyby ktoś czytał Biblię, ale jeżeli nie będziesz się modlił, to on nie będzie czytał Biblii. Bo najpierw jest modlitwa. Najpierw jest modlitwa. Najpierw sprzeciw się okolicznościom. Najpierw sprzeciw się temu wszystkiemu, co się dzieje. Ale to nie chodzi o ogromienie dzieł diabła. To nie jest modlitwa. Czy Jezus, ucząc modlitwy, apostołów mówił, żeby gromili diabła? Czy tam było ogromienie diabła? Jezus wiedział, że pokonał diabła, więc go nie musi gromić. Modlitwa to ogłaszanie Bożej chwały i Bożych słów do życia osoby. I Bóg nie może osoby zmienić, bo każdy jest wolny. Nie może go zmusić, nie może jej zmusić, nie może ciebie zmusić i nie może mnie zmusić. Ale jeżeli ty i ja będziemy się modlić o to, co Bóg pokazał i będziemy może widzieć skrajnie inną sytuację wśród tych ludzi albo w tym miejscu, w tym biznesie, ale jeżeli będziemy wypowiadać Boże Słowo, to powiedziane, że diabeł to jest ten, który działa w powietrzu. Powiedziane, że nie walczymy z ciałem i krwią, ale z mocami na wyżynach. Jeżeli ty wypowiadasz Boże Słowo, to sprzeciwiasz się dziełom diabła w życiu tego człowieka. Ogłaszasz Boże błogosławieństwo i to, że Bóg dotknie tą władzę. Więc to nie gromienie dzieł diabła, to nie zmuszanie Boga do czegokolwiek, ale to oddawanie Mu chwały poprzez używanie Jego słowa, bo słowo ma moc. Jeżeli ty używasz swoich słów i próbujesz Boga do czegoś przekonać, to nie wierzysz, że Bóg ma moc poprzez w swoim słowie. Ale jeżeli weźmiesz słowo i zaczniesz je wypowiadać, to ono nie wraca puste. Aniołowie to duchy służebne. I komu służą? Nam, ludziom. Wiecie, to jest gorszące. Jak? Nam aniołowie służą? No tak. Ale to nie o to chodzi, że mój aniole, bo ja coś potrzebuję. Aniele Boży służy mój. Nie. Anioł wykonuje Boże Słowo. To Słowo. Więc jeżeli jest okoliczność, jest sytuacja, jest czas w twoim życiu, jeżeli ty znajdziesz Boże Słowo, które mówi, jak wygląda Boża okoliczność do tej sytuacji i zaczniesz wypowiadać, to aniołowie zaczną to Słowo wykonywać. Ale musisz to wykonywać. Musisz to wypowiadać. Jesteśmy władzą wykonawczą. Mówimy tak, jak w niebie, jak w słowie, tak i na ziemi, tak i w życiu tego człowieka, tak i w tej firmie, tak w tym rządzie, tak w tym mieście, tak w tej pracy. Pytanie. Czy nie jest tak, że modlitwa często jest ostatnią rzeczą? Jak już zawiodły nasze pomysły, zawiodły leki, zawiodły wzięcie pożyczki, rozwiązanie sytuacji. Wiecie, to na końcu, no Boże, to teraz już, jak już nic nie zadziałało, to ty. Jak już nie mam pomysłu, jak się z tym klientem rozliczyć, bo daję w kość, już nie wiem, co mam zrobić z tym pracownikiem, sobie poradzić, albo już nie mam pomysłu, jak porozmawiać z moim szefem, to dopiero wtedy Bóg. A może od tego powinien był zacząć. Mówię też do siebie. Też mam takie zapędy. Pomęczę się, a potem mówię, Boże, przepraszam Cię, że tyle robiłem głupoty. Wiecie co? To wszystko otrzymuje to z modlitwa. Dlatego
powiedziane, że módlcie się nieustannie. Czyli rozmawiajcie nieustannie, miejcie nieustanną relację ze swoim Ojcem. Słuchajcie i pytajcie nieustannie Ducha Świętego, nieustannie, cały czas. To jest najważniejsza rzecz w twoim, moim życiu. Jeżeli zobaczysz, że modlitwa jest takim wymiarem, to ona jest o wiele łatwiejsza. To nie jest to problem. Jeżeli modlitwa to ogłaszanie Bożych dzieł, a nie gromienie diabła, to się staje też łatwiejsze. Wiecie, my jesteśmy po to, nie żeby przeklinać ciemność, ale po to, żeby rozjaśniać światłość. Bo ciemność to brak światłości. Więc jeżeli wchodzisz do pokoju, gdzie jest ciemno i zaczniesz przeklinać i gronić ciemność, to zrobi się jasno? Nie, musisz pstryknąć, żeby było jasno. Musisz włączyć światłość. Tak samo jest z Bożym Królestwem. Twoim zadaniem nie jest gromienie diabła, tylko wychwalanie potęgi i mocy Boga. Diabeł ma swoje sługi, którzy go chwalą. Nie dołączaj do nich. Diable, nie będziesz robił tego. I wypowiadasz, co nie będzie robił. Cały czas wypowiadasz, co nie będzie robił. Tak, ten człowiek, to mówi, nie będę pił, mój ojciec pił i skończy jako pijak. Wiecie, to jest tak, że modlitwa toruje nam drogę do głoszenia, toruje drogę nam do zmian, ale pamiętajcie, że często jest tak, że Bóg pokazuje ci osobę, która wcale nie jest tą osobą, którą ty i ja byśmy chcieli. Bo ty walczysz o kogoś bliskiego z rodziny, bo ty walczysz o kogoś innego, bo jakiegoś znajomego. Walczysz w modlitwie, a Bóg mówi, zrób to. Bo. A może ty nie jesteś tą osobą, która dotrze do tej osoby. A może on cię zna i zna twoje życie z przeszłości i patrzy, diabeł pokazuje mu wszystkie twoje słabości w starym życiu i on od ciebie nie przyjmie Ewangelii. Dlaczego? Bo on widzi te wszystkie rzeczy, to zasłania mu prawdę. No jak ty się zmieniłeś, to on tego nie widzi, bo pan tego świata, który jest jego panem, będzie mu zaciemniał prawdę. Może musisz to zostawić i zapytać, Boże, gdzie chcesz mnie uczynić użytecznym? Gdzie chcesz mnie uczynić użytecznym? A on postawi kogoś, kto posłucha i będzie się modlił, dotrze tam, gdzie ty chciałbyś dotrzeć. Bo to jest jego plan, nie twój, mój. Zastanówmy się nad tym. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że modlitwa, nawet modlitwa Bożym Słowem, to nie jest rzecz oderwana od naszego życia. Bo jeżeli ja ogłaszam rzeczy, ale jak już wchodzę ze swojej komory modlitwy, swojego pokoju modlitwy, swojego czasu, z samochodu, gdziekolwiek i zaczynam mówić, no teraz nie wiem, co będzie. A wiesz, on jest taki, czy to się zmieni, spotykasz się z nami, no i tak dalej. To właśnie przeklinasz wszystko, co powiedziałeś. Więc jeżeli ufasz Bogu, jeżeli wierzysz naprawdę, że słowo ma moc zmiany, to znaczy, że żyjesz w taki sposób i mówisz w taki sposób, jakby to się działo i traktujesz tą osobę w taki sposób, jakby to się już stało, bo słowo ma moc i nie wraca puste. Skoro je wypowiedziałeś, to się już stało. Czekamy tylko na manifestację. Nieraz to jest dzień, a nieraz potrzeba na to rok. I nie pytaj dlaczego. Ponieważ nie znasz tej sytuacji, tej osoby, przeszłości, wszystkiego. To nie nasza rola, żeby to rozsądzać. Nasza rola jest wypełniać to, co Bóg mówi. Ale Bóg się tego przyzna i to się stanie. Drodzy moi, to jest niesamowicie ważne. Więc tym, o co się modlisz, ty i ja muszę żyć. Dwa, muszę żyć w taki sposób, w jaki się modlę. Czyli po pierwsze, muszę wziąć Słowo Boże, zapytać Ducha Świętego, jak mam się modlić o te rzeczy, czym mam się modlić, a może nawet jakim wersetem. Jeżeli na razie nie masz odpowiedzi, to módl się wersetami, które dotyczą tej sprawy, ale pytaj Ducha Świętego, bo on ci pokaże, który będzie kluczowy. Skoro on się nie spóźnia, to się nie spóźnia, to ci pokaże. Więc najpierw wypowiadasz to. Dwa,
musisz żyć tak, jak mówisz. Czyli nie możesz potem wątpić, przeklinać, oceniać, omawiać, niecierpliwić się, czemu jeszcze nie, a czemu on znowu tak zachował się. A też musisz żyć tym słowem. Czyli punkt trzeci. Co to znaczy? Czy zastanówmy się nad taką rzeczą. Modlimy się o wielkie i małe rzeczy, ale czy tak naprawdę wierzymy w to, o co się modlimy? Czy naprawdę wierzymy? To jest... Ja dzisiaj mnie Bóg zapytał o to. Czy zawsze wierzysz, jak się modlisz? A Biblia powiedziane, że modlitwa wierzącego może i tak dalej, i tak dalej. Nie modlitwa mówiącego. Czy naprawdę wierzysz? Czy naprawdę jesteś przekonany, że Jego Słowo wypełni się? Bo jeżeli nie jesteś, to nie możesz potem tym żyć. Nie da się. Wiecie, to jest miejsce, gdzie stajesz się gorący. Kiedy ty naprawdę wierzysz, kiedy ty przypominasz Bogu 20 razy dziennie. Boże, wypowiedziałem te słowa, one mają moc. Nie obchodzi mnie, co widzę. Powiedziałeś, że mam cię sprawdzać. To cię sprawdzam. Naprawdę. Ale jeżeli jest tak, że modlisz się i nie widzisz wiary w sobie, że albo ona już dawno umarła, albo jest zniechęcenie, albo dzieje się 500 innych rzeczy, to zastanów się, czy to jest twoja wojna. Czy na pewno ty o to powinieneś się modlić? A może Bóg chce, żebyś to zostawił, zostawiła? Może On ci chciał zupełnie co innego pokazać? Może On chce, abyś była, czy był użyteczny w zupełnie innym miejscu? Myślisz, że On się nie zatroszczy o tą osobę, o tą sytuację? Że tylko ty jesteś tak dobry, że On przez ciebie to użyje i zrobi? To znowu pycha i znowu religia. Nie mogę się nie modlić. Nieprawda. Teraz to się gorszy. Ale tak jest. Możesz się nie modlić, możesz zostawić, możesz wejść w miejsce i siąść, powiedzieć, Duchu Święty, nie mam pomysłu, nie mam. Jeżeli to jest moje, weź to ode mnie, pokaż mi, daj mi słowa, dopóki nie dasz mi jasnych słów, nie ruszę się w tym temacie. To jest twoje dziecko, to jest twój syn, to jest twoja córka, to jest twoje błogosławieństwo, to jest twoje zdrowie, które mi dałeś, zostawiam to. Nie pójdę bez ciebie. Chcę zobaczyć twój krok. Chcę zobaczyć twój ruch. I okaże się, że Bóg pokaże ci coś innego. Zapytaj Go, Boże, pokaż mi, gdzie dzisiaj jest twoje serce. Co chcesz przeze mnie zrobić? Jak chcesz mnie przygotować? A może Bóg musi ciebie przygotować, żebyś mógł, czy mogła się o to modlić. I Bóg czeka, kiedy pozwolisz Mu, żeby cię się przygotować. A może Bóg powiedział ci, módl się o to, jeszcze nie skończył tego słowa, a ty już zacząłeś się modlić. A Bóg chciał to zrobić zupełnie inaczej. A ty się mozolisz z tym ileś czasu i mordujesz się i ogłaszasz i gromisz diabła i ogłaszasz słowo i wiesz, a w głowie puh. Jeżeli Bóg zaopatruje do każdej rzeczy, to nie jest tak. To nie jest tak. Żeby tak to się działo. Oczywiście to nie jest tak, że nie będzie opozycji. Że nie będzie trudności, że nie będzie sprzeciwu, że nie przyjdzie potępienie. Diabeł jest wrogiem i on będzie to robił. Ale pomimo tych rzeczy zawsze się radujcie. Jeżeli to nie buduje, że jesteś gorący w tej modlitwie, a wręcz przytłoczony, zostaw to.
Wiecie, to jest tak, jak się przetrenujesz, musisz zrobić przerwę, wyregulować organizm i przyjść na nowo, a najpierw wziąć kogoś, kto ci powie, co masz zrobić. Więc powiedz Duchu Święty, wyhamowuję, zostawiam to, oddaję ci to, uczyniłem to własną, osobistą wendettą. Moje finanse, moje uzdrowienie, moją rodzinę, moich bliskich. Własną, osobistą wendettą. Wytnę diabła w pień. Zapomniałeś, że on już jest pokonany. Nie ma co wycinać. To też może być religia. To też może być własny wysiłek. To też może być uczynek. Więc chcę wam pokazać to dzisiaj, że modlić się Bożym Słowem, żyć z Nim na co dzień, zgadzać się z Nim, aby nasz język wypowiadał to, jak się modliliśmy, w jaki sposób się modliliśmy. I to jest najlepszy sposób na to, żebyśmy widzieli, jak nasze życie, jak się życie wokół zmienia. Ale żeby to się działo, to musimy najpierw podejść do Ojca, powiedzieć, tato, pokaż mi, co masz na sercu. Albo, tato, jest ta sytuacja, pokaż mi, co w tym temacie mam robić. Bo to leży na moim sercu. I wiesz, możesz się zgorszyć, kiedy Bóg ci mówi, nic nie rób. Nic. Bo wiecie co? Już może coś się dzieje, a ty możesz tylko spaprać, bo się wtrącisz. Jezus wysłał apostołów na zakupy, żeby mógł porozmawiać z kobietą, która nie była Żydówką, no nie? Przecież ona by się nie odważyła mówić przy nich, a oni by ją zgromili. Zastanówcie się nad tym. To jest taka dobry przykład z Biblii. Takich miejsc jest więcej. Jest więcej. Dlatego zobaczcie, Efezjan, 5 rozdział, 14 werset mówi tak. 5:14 Efezjan. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tu nie jest powiedziane, pokonasz diabła. Obudź się. Powstań z martwych, przestań się użalać, przestań mówić, że się nie da, że to niemożliwe, że to jest trudne, ale wiesz, jak z tego wyjdziemy, ale to jest nie do pokonania, ale wiesz, to i tak dalej. Przestań. Przestań się potępiać, powinienem coś inaczej zrobić, mogłem się inaczej zachować, mogłem się inaczej zachować, mogłem inaczej wychować, mogłem inaczej pracować. Religia, uczynki. Powstań, ale powstań przed Bogiem, weź słowo i powiedz, Panie, pokaż mi rozwiązanie, potrzebuję. Pokaż Twoje serce w tym temacie, pokaż mi, gdzie chcesz mnie użyć. Jeżeli nie tu, gdzie wydaje mi się, że jest moja wojna, to tam. I zajaśnieje Ci Chrystus. Weź Słowo Boże, przyłóż go do tej sytuacji, tak Ci Bóg pokaże, a będziesz widział jaśniejącego Chrystusa, będziesz widział Jego chwałę, Jego zmartwychwstanie. To, że On to powiedział, wykonało się i wstał i powiedział, że to już, że diabeł jest pokonany, że zabrał mu klucze wszystkich rzeczy, które mógł nam uczynić, że On jest bezprawny w naszym życiu i w życiu innych, że możemy się sprzeciwić, możemy nakazać, że Boże, jak w niebie, tak i na ziemi. Zobaczmy dalej. Efezjan 2:2. To już powiedziałem, ale przeczytamy werset. W których niegdyś postępowaliście, mówimy o starych uczynkach przed nawróceniem, tu jest powiedziane, według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Zobaczcie, diabeł działa w powietrzu przez myśli, przez sytuacje, stawia ludzi i my, wypowiadając słowo w mocy, zatrzymujemy jego działanie. Nie zmusimy człowieka do zmiany, ale możemy zatrzymać presję tego człowieka. Możemy zatrzymać presję. I to jest wojna. Nie z ciałem i krwią. Nie z diabłem.
Ale to jest ogłaszanie Bożego Słowa, a diabeł jest pokonany. Patrzcie, kiedy on podszedł do człowieka opętanego, to demony powiedziały, cóż z tobą mamy? Czemu nas męczysz? On nie gromił. Sama obecność Jezusa powoduje to, że mają problem. Więc jeżeli ty bierzesz Boże Słowo i je wypowiadasz, to diabeł ma już problem. Jeżeli bierzesz Słowo i mówisz, co Bóg myśli o tej sytuacji, to on już ma problem. Mówi, czemu mnie męczysz? Diabeł przyjdzie i powie ci, bo to jest taka sytuacja, bo to jest to, bo to jest niemożliwe, bo to jest taki człowiek, bo to jest taka władza, bo to jest taka firma, bo to są takie podatki, bo i tak dalej, i tak dalej. Weź Boże Słowo i ogłoś. Za chwilę się okaże, że nikogo tu już nie ma. Jesteś tylko ty i Bóg. Nikogo nie ma. Nie toczymy walki bowiem 6.12. Przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierznościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. To jest modlitwa. I to jest modlitwa. I po to jest modlitwa. I wiecie, to zaczyna się tak od samego dołu. To ja powiem modlić się, Boże, nie chcę zejść z Twojej drogi. Potrzebuję Ciebie. Chcę być zawsze przy Tobie. Pokaż mi. Uczyń mnie użytecznym. Podporządkuję swoje pieniądze, swój czas, swój biznes, swoje plany. Wszystko podporządkuję pod Ciebie. Całe swoje życie. Uczyń mnie użytecznym. To jest drugie. Jeżeli jesteś w małżeństwie, możesz się modlić o rodzinę, o dzieci, bo wiesz, o świat, bo wpływ, bo inne rzeczy. Ale przecież mamy moc. Mamy moc, żeby sprzeciwiać się w sposób taki, że ogłaszamy Boże rzeczy do naszych dzieci. To jest dalej. Możemy modlić się wspólnie o to, co dzieje się w naszej pracy, w naszym mieście, w naszych podatkach, w naszym zdrowiu. To może być grupa ludzi, a to może nawet dwoje, bo dwóch lub trzech w moim imieniu. Ja jestem pomiędzy nimi. Dalej. To my jako Kościół, jest grupa młodzieżowa, jest grupa męska, jest grupa kobieca, jest grupa uwielbienia. Najpierw musimy się modlić wewnątrz. W grupie uwielbienia na przykład o siebie, o wszystkie rzeczy, o wszystkie zmagania. A potem na zewnątrz. Tak samo jest w grupie młodzieżowej. O każdą osobę, która przyszła i znikła. Nie odpuszczać tego. To powinna być stała część. Bóg mnie dłuższy czas tego przekonuje. Powiedziałem, Boże, nie pospieszę się, chcę widzieć cały obraz tego. Wiecie, każda część Kościoła ma o co się modlić. Każda grupa ma o co się modlić. Oprócz tego, jako Kościół możemy się modlić o ludzi. O tych, którzy byli, którzy znikli. O tych, którzy przyjdą. O Kościół jako Kościół. O to, gdzie mamy pójść, co mamy robić. Jak mamy to robić. I wtedy stajemy się zwartą Bożą armią. Nie do zatrzymania. Jest werset, który mówi, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Żadna okoliczność nie przemoże Kościoła, który się modli, który ogłasza światłość, bo ciemność musi ustąpić. Bo ciemność musi ustąpić. Zobaczcie, na koniec. W Księdze Przysłów, w 6 rozdziale, w 22 wersecie jest powiedziane, gdy będziesz chodził, prowadzi cię, gdy zaśniesz, strzec cię będzie, a gdy się obudzisz, będzie mówić do ciebie. Widzisz, jeżeli ty wypowiadasz Słowo Boże, to Słowo Boże będzie cię prowadziło. Gdy zaśniesz, będziesz miał sny, będziesz miał pokój podczas snu, będzie cię strzec w każdej sytuacji. Gdy się obudzisz, będzie do ciebie mówić. My wypowiadamy słowo do ludzi, a to słowo działa na ich życie, bo ono nie wraca puste. Bo ono nie wraca puste. Ale my potrzebujemy uwierzyć w to, że ono działa. Naprawdę, potrzebujemy uwierzyć w to, że ono działa. Że to, co wypowiadamy, jest rzeczywiste i prawdziwe.
że to nie jest zmaganie, to nie jest walka, to nie jest 99 razy, a może jeszcze 100. Wiecie, na świecie dzieje się tak, że modli się jedna osoba, a potem 5 osób, a potem cały kościół, a potem 1000 osób, a potem robią, wiecie, różaniec wokół Polski. To chcą zmusić Boga do czegoś? Ja nie mówię, że źle modlić się dużą grupą, ale mówię o tym, że można to robić, przekładając na ilość, ale w ogóle nie uwierzyć, że to, co wypowiadasz, ma moc zmiany. I mówić to po prostu w powietrze. Pamiętajcie, modlitwa wierzącego. Tak jest powiedziane. Więc, drodzy moi, trzymaj się słowa, módl się słowem i wypowiadaj to słowo na co dzień. Trzymaj się słowa, módl się słowem i wypowiadaj to słowo na co dzień. I trzecia rada. Trzymaj się słowa, módl się tym słowem i wypowiadaj go na co dzień. To tyle, co wam chciałem się powiedzieć. Chciałem wam też powiedzieć, że jest taki pomysł, znaczy to już jest plan, to nie jest pomysł. Mam potwierdzenie, bo dwie osoby do mnie przyszły i o to samo mi powiedziały, a jak powiedziały dwie osoby, znaczy, że to nie jest mój pomysł, ale to jest Boży pomysł. Więc mam potwierdzenie. Chciałbym zrobić taką rzecz, że będziemy mieć od kwietnia jedną środę w miesiącu, gdzie będziemy się modlić o uzdrowienie. To będzie spotkanie, i będzie uwielbienie, krótka zachęta, parę wersetów i tylko modlitwa o uzdrowienie. O nasze zdrowie, o zdrowie bliskich, ale też można zaprosić ludzi, którzy i wierzę, że będą znaki cuda. Jedna środa to będzie tylko uwielbienie. Kolejna środa to będzie środa modlitewna, gdzie będziemy się modlić o wszystkie sprawy. O to, co przyniesiemy. O miasto, o pracę, o rodziny, o każdą rzecz. I będzie się można modlić tutaj z mikrofonu, będzie się można modlić podczas uwielbienia. Nie każdy chce się przyznać, więc oczywiście jak się to wodzi do światła, to ma większą moc niż samo modlenie, bo tak zawsze jest, tak pisze w Biblii. Ale szanuję prywatność. Więc to są 3 niedziele w miesiącu, kiedy będziemy to robić. Środy, proszę. Oprócz tego chciałbym, żeby nie wiem, raz na miesiąc zrobić sobie takie spotkanie, ale jak będą chętni, gdzie będziemy się modlić po prostu dodatkowo. Ale to muszą być chętni. Nieważne, czy będą 2 osoby, czy 8 osób. Jeżeli pojawią się chętni, jeżeli przyjdziecie po nabożeństwie do mnie, że jest 3 osoby, znajdziemy termin i będziemy się modlić. I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, żeby powstała taka modlitwa, że jeżeli mamy jakiś temat, na przykład temat Adama, modliliśmy się we wtorek po południu o środę w kościele. Mówił, że nie mógł się oprzeć, żeby tu nie przyjść. Ale to jest walka o niego. Więc potrzeba jest modlitwy. I potrzeba jest osób, które będą chciały się zdecydować, i to mówię, to jest na już, to nie jest od kwietnia, że poświęci 10 minut dziennie, że będzie się modlił. I żeby powstało tak, że każdego dnia ktoś się modli. Myślę, że musimy do tego podejść w taki sposób, że skoro Bóg nam pokazał osobę, to my nie odpuścimy tego. My jako Kościół sprzeciwimy się okolicznościom i będziemy ogłaszać Boże światło do życia tego człowieka, do Adama, do Roberta. Bóg ma moc i On go kocha, On za Niego umarł. Potrzebujemy, aby to się działo, więc jeżeli są takie osoby, które będą chcieć to robić, to chciałbym to od was usłyszeć. Umówimy się, ustalimy sobie jakiś grafik, to może źle brzmi, ale tak jest. No, nie mamy nic złego. I wiemy, że wtedy 10 minut, ale musisz ustawić sobie to w komórce, żeby nie zapomnieć. To jest twoja osobista decyzja. Nic nie musisz. Jeżeli się nie zgłosisz, nie ma problemu żadnego. Tu chodzi o serce. O to, żeby chcieć walczyć i niszczyć dzieło diabła. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wam.